Hej, cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, ze mną jest zawsze moja pomoc mentalna, czyli Magda. Cześć! I witamy was albo w ostatnim, albo w przedostatnim już odcinku Prince of Persia. Zobaczymy, jak nam pójdzie, bo my już mniej więcej wiemy, co tu trzeba zrobić, gdzie iść i tak dalej. Tak, no, ja tylko czasowo sprawdzałam. Tak, i może, jeżeli nie będziemy lamić, to może uda nam się to przejść dzisiaj, natomiast jeżeli będę lamić, to skończymy kiedyś tam. Co jakiś rok, tak jak ostatnio. Tak. Będziecie czekać na finalny odcinek rok. No i to było chamskie bardzo. No ale co tam. No i zjedliby ciebie tylko z potrawką. No to na pewno. No znowu kapliczka? Ale długie to tajne przejście było. A spodziewałam się czegoś bardziej, wiesz? Przecież tam były, słuchajcie, w poradniku to były 3 screeny. Ja się spodziewałem, że nam to zajmie jakieś, ja wiem. 10 minut? 5 minut, coś koło tego. Czekajcie, ja sobie jeszcze tutaj tylko przerzucę. Mam nadzieję, że się nie wyłączy, dobra. Okej. Okay. Żeby widzieć czasowo. No i cóż, naszym głównym zadaniem jest bicie się! Na górną wieżę. Z tego co patrzyłem, walk też tu jakoś za dużo. O, w mordę, dobra. Tak, tak, Wojtek, odbij się, odbij. No, na atrakcji tak spadnie w czemu przepaść. Ja na pewno tam doskoczyć? Tak, się zestresowałeś. Chyba za późno po prostu puściłem klawisz, ewidentnie. No, mówię, zestresowałeś się. Wiesz, taka presja, ostatni odcinek. Nie pisali nic w poradników o niewidzialnych kolegach. Bo byli niewidzialni i ich nie zauważyli. A możliwe. Boże, wyobrażam sobie takiego nerda, znaczy no nie nerda, tylko osoby, które się zajmują poradnikami i nie napisał o czymś. Ktoś tam mu, wiesz, napisał, że no był niewidzialny. Aha. Tam czy nie tam? A czegoś się złapiesz po drodze? No właśnie. Tu jest jakaś do łapania. To właśnie tego okienka się łapniesz? No właśnie, chyba. Dobra, spróbujemy. Nie. No dobra, nie pozostaje. A, czekaj. Nie, no tu przecież stąd przyszliśmy. Czy wyrwał? Nie. Dobra, no to chyba trzeba tak iść, no nie ma. A, tu jest łapka, patrz, widzisz. No, bo ona taka niewidzialna. Cwaniaczki, kurde. Wiesz co, to skoro tak od początku czepiamy się, że wszystko jest niewidzialne, to teraz robi się czarny ekran i ten odcinek był niewidzialny. No, więc już pokonaliśmy wyzyrę, kańcery, dziękujemy, do widzenia. Oj, Magda. Ja ty tak rób tak o Minecraftach. No, to przeminęliście 355 odcinków Minecraft na obcasach, wybaczcie, kończymy serię. Cieszę się, że wybudowałam te 1 500 822 000 budowli. Tak, Wojtek. Nope, nie. Podbij się do... Pięknie. Ale byłoby śmieszne, gdyby on ci na dłoń nadepnął i to byś spadł. Psy, wiesz co, myślę, że prędzej pies by mnie ugryzł wtedy. Aniżeli on by mi cokolwiek zrobił. Winda. Dobra, co teraz? Pytanie. Na górę. Ale jak? To mogę machnąć? Nie. A, nie, tu no jest. Tutaj nie porozwalasz. Teraz chyba tam mamy przejść, przeskoczyć. No tak by wyglądało. O, dwóch. No a miało nie być walk. Właśnie, chociaż wiesz, no mogli tam nie na... Ja to wiesz, tylko screenami patrzyłem. Więc też może być tak, że. Ja sobie aż zobaczę. Na chomiku i poradnik, nie? Pierwszy chyba tam. Nie, na gry online? Znaczy na chomiku, ale poradnik gier online, bo na gry online nie zobaczysz swojego poradnika. Więc teraz jesteś na średniej wieży? Nie chcesz... Nie chcesz no co ty robisz, książę, no? Weź mnie miotaj. Stop do this. Tak, teraz jesteśmy chyba na średniej wieży. Znaczy tam pewnie było napisane, że czeka nas trochę walki, ale oczywiście... Czekaj, czytam. Nie przeszkadzaj. Jak fajnie napisali. Daj susa na prawo.
Sus. Złap się sterczącego obok drążka. Wejdź na niego, a następnie skocz w prawo na dużą piętrową platformę. Również wdrap się na nią. Chyba byś lepiej czytała Greya w audiobooku niż Koroniewska. Tak, jak ona tak czyta, taka zmemłana. Zaraz się pożygam. Ale to było tak w książce było, czy ona tak... Nie, ona to od siebie dodała, tak, że zaraz się pożygam. Co my mamy tutaj zrobić teraz? Czaję. Już ci czytam. Daj susa teraz w prawo na belkę przy windzie, a następnie opuść się na drewnianą podłogę platformy. Podejdź do kamiennego bloku tkwiącego w windzie i wysuń go z kabiny. Wysuń go z kabiny, dobra. Wysunąłem, postawiłem, można iść dalej. Dobra, teraz... teraz musimy się chyba odbić na ten pal. No. Tak, akurat na screenie się z nim maca. Jak lubi. Mm. No dobra, ale co dalej? A gdzie ty jesteś? Na palu, aha. Rozejrzyj się wokół. Zauważ, że niedaleko ciebie zwisa z górnej platformy kawałek drewnianego słupa. To jest twoja szansa. Wybij się na prawo, podbiegnij poziomo po ścianie i na wysokości słupa odbij się od ściany, łapiąc go oburącz. A dalej? Aha, to do tego słupa się... Suń się po nim na dół, zatrzymaj się na wysokości niższego rzędu reliefów. Dobra, mam. Boże, chyba pierwszy raz się z tym słowem spotykam. No wiesz, oni tam muszą wrzucić, wiesz, takie słowa, żeby to wydawało się mądre, nie? Mhm. Ja pamiętam, że my jak pracowałem na słuchawce, to mieliśmy taki nakaz, żeby czasami używać słów bardzo mądrych, za mądrych dla normalnych ludzi. Żeby człowiek nie szczaił, o co ci chodzi, nie? Czasami, no. A tak jest w każdym mniej więcej. Na sprzedażówce jest to najbardziej odczuwalne. Dobra, koniec. To ten Rudy kiedyś tam pracował, nie? I narzekał straszliwie. O! No teraz weźmy duże mielonki. Nie, to jest tak zrobię na wiesz, w spowolnionym tempie. A po mielonce będziesz miał pićku. No! No, ale nie mielonkuj się tak. Wiesz, zawsze jak z tobą nagrywam, jestem głodna. To może powinniśmy nagrywać w porze obiadowej. Żebyś sobie jadła w międzyczasie. Wiesz, nic nie stoi na przeszkodzie, że ja sobie jedzenie tu przyniosłam, nie? Tylko to będzie dziwnie słychać na nagraniu. Madzia będzie jadła. Mam wodę, wystarczy mi. A potem napiszą o tobie serwisy plotkarskie, że youtuberka jadła, wiesz, podczas nagrania. To mi się już sobie przypomniało, czytałam ostatnio artykuł jakichś tych ekologów, tych takich obrońców natury, przyrody, wszystkiego, że złem jest zabijanie zwierząt na futra, nie? I jak kobieta kupuje futro, to powinna dostać też resztę tego zwierzątka obdartego z tego futra, nie? Jako dodatek. Ja bym nie narzekał. Ja stwierdziłam, no cóż, zrobiłabym gulasz. No. Tak, jestem bez serca. Nie no, ale dla moim zdaniem faktem, że jeżeli jest na przykład jakiś zagrożony gatunek, no to owszem, no nie zabijać tak, tego na skórę, ale jeżeli nie wiem... Przecież na przykład nutrię się hoduje głównie na futra, nie? No. O! Koleżanki. No, napisali coś o koleżankach? Coś pisze, że masz spowolnić. Mieczami. A to nie miałem spowolnić na tych? A to było na tym. Gdzie ty jesteś? Nie, wcześniej troszkę. Ja już jestem na tej najwyższej. Tak, było, wierze. Zabij dwie czarodziejki. To już jest? Nie, dobra. Nie, dalej na razie nie piszę, że z czymś się będziesz lał. Trochę to wysoko, nie powiem. Powiem ci, że tu mnie na przykład nie rusza, ale jak w The Park nagrywałam i miałam jechać tymi kolejkami, jakimiś młynami, tymi, niedobrze mi się robiło. Wiesz, ja się nie wróci... A nie, dobra, tu nas nie było. Czekaj, jesteś... Na tej wyższej wieży chyba. Już po tym palu jeździłeś? Tak, teraz winda. Nie wiem, czy tego na razie nie możesz zostać przypadkiem. Nie, no chyba nie, bo tam musimy na górę klocek wziąć. Hop.
Dobra, i teraz ten chyba musimy przerzucić do tej drugiej windy. Mi się wydaje. No tak logicznie rzecz biorąc, no to by wyszło, nie? Ja to w ogóle... Patrzę, kiedy będziesz miał jakiś przeciwniku. Ja to w ogóle a propos pożegania się na jakichś tam kolejkach czy czym innym. Ja pamiętam kiedyś, jak miałem serię z tego, z Roller Coaster Tycoon 3. I tam sobie grałem tak samemu też trochę i zrobiłem taką kolejkę, gdzie tam jak wyszło w statystyki, to jest, że super, hiper, turbo, ekstremalna. Mm-hmm. I najśmieszniejsze było to, że tam jest taka kamera, że możesz, jako że ty jesteś w tym wagoniku, nie? Odpaliłem, ktoś się tam pożygał. Masakra po prostu. Nie, no tamtej, że jako tako to nawet, no, bardzo przerażające czy coś nie było, ale tak dość realistyczne, nie? Jeszcze jakbyś miała na to na Oculus Rift'cie, to wiesz. To i tak, wiesz, tam jest widok z pierwszej osoby, więc dość realistyczne to było. Ale wiesz, no, mogliby to dopracować na przykład na Oculusa i wtedy, wiesz. To tak. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. Pisali coś tu, żebyś sielał? Wszyscy na hita i tak popadali. Wiesz, trzech niewolników. I kamele. O! No właśnie. Już wiem, gdzie jesteś. Chociaż tego ćwoka nie dostrzegłem, no ale dobra. A niedługo cię czeka milonga. Oj tam, już wolę milonkę niż kurde tych ludzi tutaj. Czy ja to dobrze tam mam to zrobić? Tak, chyba tak. No chyba. Tu jest dwóch kameleonów. To jeden był gratis, bo oni mnie napisali. Może go nie zauważyli. Bo nie widziałem. No, trzech jest. A może to jeden i ten sam, tylko jakiś... Nie, no to jakaś promocja chyba była dla nas specjalnie. No święte idą, wiesz. No, jeszcze jeden? No tu jest jeszcze jeden, w tym kamieniu siedział frajer. Skitrał się. Taki wiesz, no już, koniec. To jest niespodzianka. Kolegów. Niewidzialnych. Nie słyszę tej muzyki, ale ta muzyka to brzmi jakby, nie wiem, naziści szli po prostu. Okej. Okay. Słownie. O, teraz tutaj. Opiszę ci, co zrobiłeś. Sprawisz, no, że pod wpływem ciężaru kabina zjedzie w dół, ale dzięki temu inna winda wyjedzie do góry. O to ci chodziło. Masło maślane. Tak bardzo. Nie, to o to ci chodziło jest najlepsze. No może mnie nie o to chodziło, no i co teraz? Pisać? Dobra, koniec chyba, wiesz. Chociaż nie, jeszcze... jeszcze nie. Jesteśmy do 1/4 akurat tego. No co ty? No tej wieży. To jest średnia wieża bodajże. Tak? A nie już ta najwyższa? Ale ci powiem. Średnia. Ojejo. To jest jeszcze wyżej? Mhm. Cię naskoczył dzisiaj. Poruszamy się troszeczkę. Okej, moi drodzy, słuchajcie. Jesteśmy po bardzo odcięciach kilku. Tak, bo był u nas Galimatias? Tak, po moich rage'ach, więc my dzisiaj na pewno nie skończymy tej gry, dotrzemy sobie do kapliczki pod warunkiem, że do niej dotrzemy. W chwili obecnej cięcie macie w miejscu, w którym jest ukryte ostatnie rozszerzenie życia. My to zrobiliśmy poza nagraniem, bo szlak Wojtka trafiał. Tak, troszkę tak wyszło. Więc próbowałem to zrobić na spokojnie i po kilkunastu próbach się udało. Także ogólnie gra pod koniec bardzo, bardzo chyba troluje graczy. To jest tak jakby jakiś błąd, bo niby dobrze skaczemy tak jak należy, a gra nie trybi, nie? Tak, i zaraz dojdziemy do jeszcze jednego miejsca, które mam nadzieję, że tym razem zatrybi, bo jeżeli nie, to będziemy, słuchajcie, zmuszeni niestety, ale zakończyć serię, bo no nie da rady, a nie chcemy się męczyć, bo już tyle, ile się napróbowaliśmy, to... Mhm. Kurde. Już graniczy z cudem. Dosłownie.
Nie, no mówię ci, na tym filmiku, co patrzyłam, gość podskoczył, złapał się i po sprawie. A my tyle razy, co próbowaliśmy i nic. Tak. No i nie wiedzą jeszcze, żeby w tym miejscu był jakiś zapis, to jeszcze, nie? A to nie, jest spory kawałek do przejścia do tego miejsca. No i walnę się w ten, no nie wierzę w to po prostu. A tutaj to już twisty. No, trzeba poczekać, chyba aż to zjedzie na sam teraz. Hop. A masz tu jakieś piaski? Właśnie nie mam, ale tu zaraz powinno być. O, jest. Dajcie mi ich z 3. Bo mogą być 2. Dostałeś 3? A nie, 3 dostałem faktycznie. To teoretycznie można zrobić bez piasków, ale... A tu nie da rady po ścianie przebiec? Nie, wiesz co, nie da było właśnie. Ze środka, no. O, i właśnie, moi drodzy, dochodzimy teraz do momentu, który jest bardzo problematyczny, niestety. No to chociaż jeszcze nie to, jeszcze nie tutaj teraz. Wojtek jeszcze ubije, tu ubije. Tu nawet jeszcze nie będziemy w stanie przejść do pewnego momentu. Jezus, nie lubię ich, bo oni mają, trzeba 5 razy ich, kurde, strzelić. Zabiję go po cichu, jak myślisz? Mhm. Damy radę. Mam taki tempawy troszkę. Właśnie mnie to w grach najbardziej rozwala, jak wiesz, jest jakoś blisko, ty wykonujesz jakieś speedkille, kolej stoi bardzo blisko i kurde tego nie słyszę, a gra ci tak po uszach daje. Tak. Ty dosłownie mógłbyś, nie wiem, prosiaka zażynać, imprezę zanim zrobi się, a on stoi głuchy. No. To jest boskie. Boskie to się zaraz okaże. No jeszcze kawałeczek mamy. Szkoda, że tych kobitek nie można po cichu. Możesz na nią skoczyć, głupku! Widziałeś, żeby dało się z jakąkolwiek kobietą nawet w życiu po cichu? No niestety nie. No właśnie, więc gra jest bardzo realistyczna. No patrz, no jeszcze chamstwo nam piasku tu nie dało, no. No bo to kobieta, no. Jej to się płaci, a nie daje. Ale garnki nam nie dały piasku. Chociaż no tak, no może... kobiety obok stały. Tak. Ostatnio gdzieś widziałem jakiś filmik polskiego youtubera, nie wiem czy widziałaś, jak do jakiejś dziewczyny zagadywał, pierw w takim zwykłym, nie widziałaś. Przychodzi właśnie w takim zwykłym stroju, wiesz, taki typowy, powiedzmy, no informatyk, no. Tak to nazwę, brzydko. I wiesz, tam mogę się dosiąść, możemy pogadać. Ej, nie ma tego dużego typa. To był duży typ jeszcze. Umar? Właśnie nie wiem. No ale nieważne. Przychodzi, podchodzi do niej jako, wiesz, tam taki ala nerd. I się pyta, czy możemy pogadać, coś tam, wiesz, no zarywa do niej, nie? Ona nie, weź w ogóle do niego tam, wiesz, jeszcze tak? Gada. Mm-hmm. I wiesz, i później ten sam typek podjeżdża do niej motorem. No to ona już w ogóle, wiesz. Chcesz iść ze mną na imprezę, coś tam, no tak, nie, wsiadaj. Później właśnie zdejmuje kask, coś tam do niej mówi, nie? No taka, widać, że spalona. No ale niestety. No niektóre dziewczyny takie są. Ale niektórzy faceci też tacy są, żeby było śmieszniej. A to już boli. No. Gdzie mnie tu bijesz? Ten paparugo. Dobranoc. To już tu będzie? Tu. No jeszcze kawałeczek, jeszcze będziemy musieli z panienkami powalczyć. No i później będzie chwila prawdy, czy seria będzie skończona, czy nie. No ewentualnie umówmy się, że jeszcze później sami z 3 razy spróbujemy. No wiesz, ewentualnie. Do 3 razy. Ewentualnie. Najważniejsze w sumie, że mamy ogarnięte życie na maksa. No, że to nam się udało. Był tego gościa na filmiku, teraz jak popatrzyłam, on nie miał 2 rozszerzeń wziętych. Tak? No to my na szczęście mamy też wszystkie. Nie miał. Mhm. No, to mi się wydawało, że miał, ale nie. Nie miał. To my na szczęście rozszerzenia mamy wszystkie. Mhm. No, co ty zrobiłeś, głupku? Może jego jak dziecko, trzeba pilnować na każdym kroku.
Ale mogę się założyć, że będą komentarze w stylu: dlaczego ty w ogóle mówisz do tego postaci, że to nie on, tylko ty lamisz, nie? Nie, to on jest idiotą, nie Wojtek. No właśnie. Nie, słuchajcie, ale taka jest prawda. Czasem to, że my sterujemy, to nie znaczy, że postać zrobi to, co my chcemy. No, dokładnie. A tutaj akurat te starsze gry tak miały, że postaci z reguły nie robiły tego, co miały do zrobienia. Chociaż w nowych też tak czasem jest. No i słuchajcie, to jest ten motyw. Tak. Tutaj problem polega na tym, że próbowaliśmy kilkakrotnie to zrobić, za każdym razem odbijając się od tego tu pośrodku, nie trafiałem w tamto i nie mogłem złapać się sztyletem. Tak, bo Wojtek się tak jakby trafia pod tym, nie obok. Zresztą zaraz zobaczymy. No właśnie. Trafiam obok, nie widzisz? No widziałam właśnie. A może spowolnimy czas? No facet nie robił na spowolnieniu, no ale próbuj. No nie, widzicie? No tak, on to tak jakby omija, tam jakby była taka otoczka, taka przezroczysta, która go odrzuca od tego, no. No, a ja odpaliłam pierwszy lepszy filmik, facet po prostu hop, no, hyc, jest, rady. Trzyma się. A tutaj mamy problem. Może jest jakaś inna droga, kurde. No właśnie nie ma, bo wiesz co, musisz tutaj ten motyw przejść. I później tam jakoś dostajesz się na górę i jest identyczny motyw, który wtedy możesz pominąć niżej. Aha. Bo tam zaraz jest ta studzienka. No, ale to tutaj to jest już tragedia, naprawdę. No nie! Bo czekaj, ty jesteś tu. No to tak naprawdę tutaj trzy opisy do końca w poradniku ci zostały, wiesz? Więc no ty jesteś kupa, tak... No. Bardzo blisko. No a tu mamy jakiś po prostu dziwny problem. Jeszcze rozumiem, gdyby to faktycznie było tak, że... No ale ja klikam, kurde, i... Tupa. To już wcześniej, Wojtku, ja mówiłam, wybij się wcześniej, wybij się w później. Ale to nie ma znaczenia. Wcześniej, później, ale to właśnie nie ma to znaczenia. To za każdym razem... identycznie się postać zachowuje, no. Mogę w sumie lecieć i klikać cały czas, ale to też mi nic nie da. A spróbuj. To, no. Nie, on w ogóle się, słuchajcie, tego nie chce złapać i to jest... I to jest obraz niestety... mnie zwisiłeś z wrażenia, wiesz? Aha. No. I to jest niestety największy problem, bo tutaj nic nie pomaga. Ja już nawet wyłączyłem synchronizację pionową. A teraz włącz. No ale to wtedy też była włączona i było to samo. No niby, to na łańcuch dobrze działało, bo oliwiło. Nie, to tylko na łańcuch działa, także... No. No nie wiem, spróbujemy, nie, serio, słuchajcie... Tu mamy. Na nagraniu spróbujemy, teraz jeszcze spróbujemy to zrobić jeszcze raz, jeżeli to się nie uda. To no spróbujemy to... trzy razy po nagraniu i najwyżej dogramy wam, czy udało się, czy się nie udało i czy kończymy tak, serię. Tak, także ewentualnie na następnym odcinku może zobaczycie, jak już będziemy, ewentualnie, to zależy. Bo jeżeli nam się nie uda, to będziecie jeszcze mieli dogranie, że koniec serii, a jeżeli się uda, to będziemy się widzieć w następnym odcinku przy fontannie. Tak. Chyba, że macie jakieś złote rady, jak to przejść, obejść, czy co z tym zrobić. No, może tak. Właśnie nie ma jakiegoś kodu na Godmoda i Fly, czy coś? Przydałoby dobra, się. To nie Minecrafta. Znaczy nie, no myślę, że są jakieś trainery do tego, ale wątpię, żeby na to, pewnie na nieśmiertelność są. Tylko teraz wyobraź sobie, włącz nieśmiertelność, tak spadaj nam na dół tej wieży. A takie masochistyczne. O patrz, a teraz ich jest tutaj dwóch. I babka. No ja nie ogarniam tej gry. Bo czuła się samotna, potrzebowała dwóch. Męża i kochanka. A właśnie to nie fair, że oni, przeciwnicy nasi tutaj mogą mieć łuki, a my nie mamy. No łukby się tutaj ewidentnie przydał. Dobra, ale ładnie ich pokonaliśmy, mamy wszystkie piaski, więc nie jest źle. Jestem dumna z ciebie. No, zaraz zobaczymy, czy się to może tym razem się uda. Daj mi zagrać, mi się na pewno uda. Wiesz, moc cycków jest ze mną, to jest plus 100 do wszystkiego. To na pewno. Chociaż kurczę, jak byłby trainer taki, który daje nieskończoną liczbę piasków, to by było fajnie, bo można by próbować, ażby się przeszło. No ale sam mówisz, że ta postać się w każdym wypadku zachowuje tak samo, no więc... No właśnie, ale wiesz, no może za którymś razem z setnym tysięcznym to by zaskoczyło, nie? Mm.
ciężka końcówka. No niestety. Wiecie, gdyby to jeszcze była jakby jakaś nowa gra, to ja, no myślę, to, że, to ja myślę, że oni by wypuścili jakiegoś patcha prędzej czy później, który by po prostu ułatwił ludziom przejście tego, tak? Ale jak to jest taka stara gra, która już raczej patchowana w żaden sposób nie... Okej. Okay. Szybko ich zabiliśmy. Która w żaden sposób już nie jest wspierana, no to... Ewentualnie wersja Uplayowa może być trefnięta. A czekaj, jeszcze sobie jednej rzeczy ci poszukam. No i dobra, będziemy wchodzić. Czekaj. Przynięte gówno. Co ty tam szukasz? Kody znalazłaś? Nie, goś ma ten sam problem. Tak? Mhm. I co? Oglądasz dalej? Na forum czytam. Aha, to czytaj. Ja poczekam chwilę, a ty nie, czytaj. Nie, to próbuj ze trzy razy. Nie, 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 to przeczytaj, bo ja wolę próbować, jak już jest rozwiązanie tego. Co tam wyczytałaś? Kurde, to jest widzę wersja, to jest widzę seria interaktywna zdecydowanie. Bardzo, bardzo, no. Połowie YouTube'a trzeba podziękować i połowie forów. Jeden gościu pisze, że za tysięcznym razem mu się udało. A za drugim razem ominąłem ten etap, od razu wylądowałem dalej, tam gdzie jest trzech czy dwóch niewolników. Moja rada to po prostu próbuj i próbuj, za którymś razem pewnie ci się uda. Nie chcę w dupę wsadzić, dziękujemy, pozdrawiamy. No chyba coś ich kurde swędzi. Masz mi się udać, rozumiesz? Masz 6 prób na to gro, jeżeli tego... 7 prób nawet, jeżeli tego nie zrobisz... Drugi to... też mądry, obejrzyj wideo na YouTube, na pewno ci pomoże. Z cholery. No pomoże. Tak, na pewno. Dobra. No, na YouTubie przechodzi koleś bez problemów. No jasny gwint, no. Gościu stwierdził, że spróbował gdzieś następnego dnia i dopiero mu się udało. Sorry, my nie przełożymy nagrania. Czekaj. No, o, teraz już w ogóle z dupy jakoś skoczył pod to w ogóle. A słuchaj, a spróbuj właśnie dostać się jakoś, czy jest opcja, żebyś przeskoczył tam na tych ten dolny balkon. Nie. No, gość przeskoczył. Chyba, dobra, tu jakiś ma problem z bliźniakami. Chyba, że on przeszedł po ścianie i odskoczył i jakoś mu tam złapało, ale... Bo ale można jest trochę daleko, wiesz? No ja wiem właśnie, dlatego wątpię, żeby mu się to udało. Tutaj jedyne rozwiązanie to jest... No nie mamy, więc to jest, słuchajcie, ostatnia próba, także... No to próbuj. Można spróbować po tej ścianie, ale to jest stanowczo za daleka odległość, nie da rady tam przeskoczyć. Gro, proszę cię, zrób to dla mnie. No kurde, no i dupa. No i widzicie... Tutaj jest na innym forum też gość ma ten sam problem. Też nie może tu się wybić. Mhm. I coś tam pisze? Ciekawego? Inni mu piszą? Nie odpisali mu na to, bo na początku ten pokali, że bossów nie mogą pokonać. Mieli problem z bliźniakami. No bo my nie mieliśmy, no trochę mieliśmy, no ale kurde, to jest po prostu rzecz, która no nie da rady, tak? No nie. Nie da rady. Nie no, jeden gość pisze, że za tysięcznym razem mu się udało, jeden, że jak tego... że odstawił grę na jeden dzień i jakiś miał szczęśliwy dzień i mu się udało. Drugi, że skoczył od razu właśnie jakoś na ten balkon dolny. Nie wiem, słuchajcie, my może zrobimy to w ten sposób. Tutaj będzie albo pojawi się cięcie na zakończenie, albo... znaczy cięcie pojawi się wtedy, kiedy nam się to uda teraz, jak będziemy sobie próbować. A jeżeli nie, no to... No to słuchaj, zróbmy tak jak mówiłam, robimy tutaj w tym momencie cięcie, dochodzimy do tego momentu, spróbujemy załóżmy 3 razy, w sensie no, że tak. Na przykład zginiemy, próbujemy jeszcze raz, zginiemy, próbujemy jeszcze raz, czyli do 3 razy. I jeżeli nam się nie uda, to dogramy, że sorry, koniec serii, no a jak nam się uda, to zobaczycie końcówkę do najbliższego zapisu wody.
Dokładnie, dokładnie. Mhm. Także my się widzimy za chwilę. Ja. Okej. Okay. Słuchajcie, wisimy, wisimy. To była ostatnia próba i mieliśmy robić jeszcze jedną, ale się udało. Ja nie wiem, jak ja na to wskoczyłem. Ja też nie. Ale wydaje mi się, że chyba odbiłem się jakoś z dołu tej platformy i wtedy zadziałało. Także teraz problem jest taki. Tu jest sporo ludzi. Jest czterech typów. Musimy ich zabić i nie spaść. Chyba powinno być. Czterech jest. Dobra, tak, oni mnie już zauważyli. Czterech niewolników. Żyli. Nie stresuj się, pamiętaj, dostaniesz sernik, jak to przejdziesz. Dobra, mamy ten. Dwa te. To jest lepiej. Cholernie problematyczny ten odcinek dzisiejszy, ewidentnie. Miało być jak pięknie. Tak, Magda, wiecie, mówi, jak nie będziemy lamić, to szybciutko przejdziemy, bo tak, tam... pół godziny i pogrzania. Tak, bo ktoś tam przeszedł. Idziemy bardzo szybko jakoś. No. Woda. Ja chcę wody. Tu jest zaraz woda, wiesz co? Tutaj będziesz miał jakiś motyw, że musisz dostać się na górę. Będziesz miał znowu motyw z tą odskocznią. No, i będzie woda. Mam nadzieję, że nie będzie taka problematyczna. Wow. Nie, 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 bo wiesz co? Nie będziesz skakał na tą odskocznię, tylko puścisz się na dół. No. Sorry, że tak. Ja, ale to jest. To są emocje, to jest stres. To jest, słuchajcie, no, naprawdę masakra taka, że no. Zresztą sami słyszeliście, że na forach my ludzie się serio tu męczymy. Gigantyczne problemy. Ktoś tam był za tysięcznym razem, to już. What the fuck? No, Wojtek, serio. Wiem, ale jak ja mam tutaj. Aha, tu jest niżej półka. Dobra, nie zauważyłem. To spokojnie, mamy cztery piaski. Jeszcze. Nie kracz. No realistko jestem, nie raz ci o tym mówiłam. Już się boję, co to kuźwa z wezerem będzie. To będzie masakra. Złap się tego. O! 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 No i dawaj tam na tamtą półkę. I woda, tu jest woda. Dawać wodę, Jezus Maria. W końcu. Nie, słuchajcie, naprawdę, ja z żadną grą nie miałem tyle problemów, nawet z Unity nie miałem tyle problemów, co kurde tutaj. To jest po prostu jakiś dramat, nie wiem, kto to wymyślał, kto to robił, kto to tworzył, Ubisoft to tworzył, to wiadomo. Ale nie, masakra. Także najważniejsze, że się udało i myślę, że skończymy tą serię. Tak, dzisiaj kończymy ten odcinek, w kolejnym mamy nadzieję właśnie skończyć już serię bez problemów. No walka z wezyrem, no to dobra, to może być wyznanie, to może być jakiś problem, ale no... Ale to walka, żeby, więc walka to jest walka, a nie kwestia jakichś bugów gry. Dokładnie. Także taki mały protip dla was, jak się odbijecie od tamtej skrzynki, to trzymajcie cały czas już odpalony miecz. W tym wypadku lewy przycisk myszy. Może to zatrybiło, ale to było po prostu masakra, słuchajcie. No to straszne, bo naprawdę. To była ostatnia próba, nie mieliśmy już piasków i kurde się udało. To farta mieliśmy mega. Chyba. Ten. Dobra, słuchajcie, także jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Wpadnijcie na Facebooka, Instagrama, Twittera i inne social media. Linki standardowo w opisie do filmu. Ze mną była Magda. Byłam. Ja też byłem. Mam dosyć. Trzymajcie się i cześć. Pa, pa.